O wymordowaniu przez NKWD 22 tysięcy polskich oficerów i jeńców wojennych Rosja chciałaby zapomnieć, uznać za nic nieznaczący epizod II wojny światowej. Dlatego władze na Kremlu wszystko robią, aby uniemożliwić pełne wyjaśnienie tego bestialstwa. Dlatego nie jest ono uznane za zbrodnię wojenną, ciągle nie ma też dostępu do akt osobowych polskich oficerów. Dlatego też Komitet Katyński apeluje do władz polskich, by te sprawy ponownie podjęto w rozmowach z Rosjanami. Zwracamy się do najwyższych władz Rzeczypospolitej, aby stanowczo i skutecznie wsparły działania rodziny katyńskiej, Komitetu Katyńskiego, osób, które dźwigają od wielu dziesięcioleci ciężar zmagań z kłamstwem sowieckim. 5 maja szef MSZ-u Radosław Sikorski wybiera się do Moskwy, gdzie będzie omawiał program wizyty Władimira Putina w Polsce. Premier Rosji otrzymał zaproszenie na obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Oczekujemy od ministra spraw zagranicznych, by zamiast toczonej walki wewnętrznej powiedział do Rosji, zwrócił się o oddanie akt 22 tysięcy teczek personalnych, aby powiedział i zwrócił się do Ławrowa, przyznajcie, że to zbrodnia ludobójstwa, że dokonaliście jej. Polscy historycy i rodziny ofiar ciągle nie mają dostępu do około 80% dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej. Przede wszystkim Rosja odmawia ujawniania teczek osobowych polskich oficerów, twierdząc, że spalono je pod koniec lat 50. Dowodów zniszczenia poszukiwał były konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie Michał Żurawski. Ja przecież pracując w Moskwie wielokrotnie się domagałem ujawnienia, na co mi rzeczywiście odpowiadano od czasu, jak tą notatkę ujawniono. Spalono. To pokażcie protokół zniszczenia. To jest rzecz obowiązkowa w każdym archiwum. Protokół te zniszczono. Dosłownie tak mi mówią. To pokażcie protokół zniszczenia tego protokołu. To już dochodzimy do absurdu. Opór Kremla co do wyjaśnienia zbrodni katyńskiej nie jest przypadkowy. Już w 1992 roku rosyjskie MSZ wskazywało na konsekwencje prawne i materialne uznania tego mordu za ludobójstwo. Uznano wtedy, że z roszczeniami mogłyby wystąpić inne narody, a także obywatele Rosji prześladowani przez komunistycznych zbrodniarzy. Ale zdaniem profesora Romualda Szeremietiewa jest jeszcze inny powód takiej polityki. Potępienie zbrodni katyńskiej i innych zbrodni popełnionych przez reżim sowiecki naruszałby bardzo ideę imperialną Rosji, a do tego zaś obecne państwo rosyjskie silnie nawiązuje. Kreml nie robi sobie więc wiele z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To tu kilka rodzin pomordowanych oficerów zwróciło się ze skargą na rosyjską prokuraturę wojskową, która umorzyła postępowanie o rehabilitację zamordowanych Polaków. Trybunał zażądał przesłania kopii postanowienia o umorzeniu, ale Rosjanie uznali, że postępowanie było tajne, więc dokumentu nie wydali. Stefan Melak z Komitetu Katyńskiego podkreśla, że sprawa musi być wyjaśniona. Wiemy, że było to ponad 50% kadry oficerskiej Rzeczypospolitej. To przecież ogromna strata. Tych ludzi zabrakło później, kiedy Polska miała tworzyć zręby niepodległości. Doktor Józef Szaniawski przypomina o mało znanym fakcie, będącym swoistą genezą zbrodni w Katyniu. W Wigilię Bożego Narodzenia Sowieci dokonali pierwszego, mającego symboliczne znaczenie, mordu. Wtedy rozstrzelali nie tylko grupę kilkudziesięciu księży, którzy byli kapelanami Wojska Polskiego, byli oficerami Wojska Polskiego, ale rozstrzelali także oficerów Wojska Polskiego, kapelanów unickich, protestanckich, luterańskich i został rozstrzelany także naczelny rabin Wojska Polskiego. Dziś warszawiacy upamiętnili pomordowanych oficerów złożeniem przed pomnikiem katyńskim przy Placu Zamkowym w Warszawie kwiatów, miejscu symbolicznym, tuż obok tablicy upamiętniającej powstańców warszawskich.